Myślę, że na chemik będziemy w pełni sił. Na pewno dla nas bardzo ważne 3 punkty, bo teraz każdy taki mecz jest na wagę złota w ligowej tabeli. Na pewno spodziewałyśmy się ciężkiego meczu, wiedziałyśmy, że zespół z Tarnowa to bardzo waleczny team, więc nie zaskoczyły nas tym, że się postawiły. Cieszy fakt, że gdzieś tam my potrafiłyśmy skupić się na swojej grze, mimo jakichś tam gorszych momentów, dociągnąć te 3 sety do końca na swoją korzyść. Ciężko mi teraz powiedzieć, dlaczego na jednego seta, bo tak naprawdę była fajna atmosfera, byłyśmy bardzo nabuzowane, chciałyśmy też zrewanżować się za poprzedni mecz przegrany, więc tak naprawdę wszystko zmierzało ku temu, żebyśmy powalczyły chociażby o 2 sety i o punkt do tabeli, a tak naprawdę w pewnym momencie dziewczyny z Bielska bardzo dobrze zaczęły zagrywać, odwróciły nas od siatki. Nie mogłyśmy wykorzystać środka. Na highball było nam ciężko grać, bo drużyna z Bielska ma i zawsze miała dobry blok, więc tak naprawdę te wszystkie błędy się nałożyły, że poszła duża seria i później ciężko jest nadrabiać przez większość seta. Tak, na pewno ten pierwszy set był tak pewnie wygrany. W drugim secie myślę, że wkradły nam się jakieś drobne błędy. Zespół z Tarnowa wyprzedził nas o parę punktów, później gdzieś tam nasze nieskuteczne ataki czy jakieś błędy, nieporozumienia spowodowały to, że gdzieś tam trudno było nam wygrać tego drugiego seta. Tak, zdecydowanie. Wiedziałyśmy, że musimy być cały czas mocno skoncentrowane i sfokusowane na tym, co mamy zrobić, każda indywidualnie na boisku, bo to zebrane w całość na pewno przyniesie korzystny dla nas wynik i dobry rezultat, więc bardzo się cieszę, że to się udało zrealizować. Szczerze mówiąc, to brałyśmy pod uwagę tak naprawdę każdy mecz. Wiedziałyśmy, jak Bielsko się prezentuje. Też na wideo oglądałyśmy Bielsko tak naprawdę z wszystkich meczy, które zagrały, więc miałyśmy sporo materiału, miałyśmy, powiedziałabym, dobrą taktykę trochę. Zgubiła nas tak naprawdę zmiana rozgrywającej, bo wiedziałyśmy, że Julia będzie grała, więc to trochę nam pokrzyżowało plany. Ale tak naprawdę miałam wrażenie, że w drugim secie już rzeczywiście dochodzimy do podwójnego bloku, gdzieś tam czytamy zagrania rozgrywającej i było to do zrobienia, tylko różnica była taka, że dziewczyny z Bielska rzeczywiście zagrywały dobrze, odrzucały nas od siatki, my nie miałyśmy przyjęcia i tam z tamtej strony był kończący atak. Tak, oczywiście to gdzieś tam jest taki miły akcent na koniec. Myślę, że to po prostu praca całego zespołu i to, jak funkcjonujemy na treningu i to, że każda jest tak samo mocno zaangażowana, wpływa na to, że później poszczególne zmiany nie są jakimś wielkim zaskoczeniem albo nie ma się czego obawiać. Oczywiście mamy nadzieję, że wszystkie gdzieś tam wyzdrowiejemy, bo na pewno grałoby nam się wszystkim lepiej. Myślę, że na chemik będziemy w pełni sił. Tak, zdecydowanie play-offy są naszym celem. Szczerze mówiąc, każdy przeprowadza wywiad i mówi, że z każdym wygranym meczem jesteśmy tylko i wyłącznie na plus, możemy robić niespodzianki. Ja nie wiem, ja mam podejście takie, że mecze, które rzeczywiście możemy wygrywać, powinnyśmy wygrywać i szczerze mówiąc nie satysfakcjonuje mnie aktualny wynik, aktualna liczba punktów tabeli i cały czas mam ochotę wygrywać więcej meczy i tak naprawdę jestem bardzo rozdrażniona, jeżeli przegrywamy 3-1 i tak naprawdę nie wynosimy z fajnego meczu nawet punktu.
Tak, starałam się, robiłam co mogłam. Jakby każdą decyzję trenera szanuję, to on tutaj jest, że tak powiem, szefem i po prostu jemu ufam i temu, co robi. A jesteśmy na czwartym miejscu, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.